Podsumowując, będę grzeczna i miła. Zawsze odpowiem na pytanie od razu, a nie po chwili. Obrażać się będę na krótko. O, tak. A jak ktoś mnie poprosi o pomoc, to pomogę. Nie będę się kłócić z kinią ani z nikim innym. Pójdę na drogę krzyżową i zrobię baranka wielkanocnego. O, i to ostatnie. To mi się podoba najbardziej. Maniu, a pamiętasz, że w środę idziemy do kościoła, bo jest popielec na mszę świętą i że zaczynamy Wielki Post? Ojcu, ale to już było rok temu. Znowu do kościoła. Oczywiście, że tak. I to będzie znowu. Damy sobie posypać głowy popiołem i usłyszymy: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. No właśnie, czy to nie straszne iść do kościoła i słuchać takich rzeczy? Wiesz, może to jest tak ciut straszne, ale to też jest prawdziwe. Prawda jest taka, że nasze życie, krótsze albo dłuższe, jest w ręku Pana Boga i że my nie jesteśmy tutaj na ziemi po to, żeby być tak do nie wiadomo kąd, tak? Tylko, że celem naszego życia na ziemi jest to, że my idziemy do nieba, do domu Boga. A nie można tak bez straszenia? No ale jak to, że no, nasze życie jest krótkie, że umrzemy, może być straszne? To jest po prostu oczywiste, że to nasze jedyne, wspaniałe, cudowne życie warto przeżyć sensownie i nie zmarnować ani jednej minuty czasu i zamiast żyć, zajmować się byle czym. No ale ja tak czasami lubię takie byle co, byle czym się pozajmować. To znaczy? I że to ci wystarcza? No ja mam swoje cele, prawda? I mam plany, na przykład pójdę do kini, odrobię potem lekcje, a potem zjem zielone i świeże warzywka i listki. Tararararar. I to nie jest za mało? I tylko to? No, za mało? Tylko o to chodzi w życiu? No ale czy to naprawdę tak, aż tak mało? Maniu, ja potrzebuję Wielkiego Postu, żeby sobie przypomnieć, że całe moje życie jest drogą do Pana Boga. Żeby przypomnieć sobie, że bycie z Nim i życie dla Niego to jest coś dobrego. To jest coś, co w ogóle powoduje, że się chce. No wiem, ale sam mi kiedyś mówiłeś, że małe kroczki, małe radości, a teraz to się czepiasz. O! Nie czepiam się. Nie? Nie. A co? No, a wiesz, że ksiądz zamiast powiedzieć z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, może też powiedzieć coś innego? A co może powiedzieć? Jest taka druga formuła, jak czyni znak krzyża posypując popiołem nasze czoła, to, czy głowy, to on może powiedzieć: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. No, to już nie jest takie straszne. A nawet to fajne. No, co ci się tutaj tak podoba? No to nawracajcie się i wierzcie w dobrą nowinę, tak? No właśnie, czyli, to jest tak. No to zgoda, to tu jest tak bardziej, to jest takie zaproszenie. No właśnie, do czego? Do jakiejś zmiany, tylko jakiej zmiany? A skąd to wiesz, że nawracać się to zmieniać nasze myśli? Ale jak je zmieniać? To w ogóle możliwe? Takie pobożne myślenie? Maniu, ja powiem ci tak. Nie chodzi o to, żeby mieć pobożne myślenie. Aha. To znaczy tak, wiesz, ciągle się rozglądasz, czy już masz grzecha. Czy już coś zrobiłaś źle. No to nie jest wcale pobożne myślenie. Aha. My mamy myśleć po Bożemu, czyli widzieć nasze życie tak, jak widzi je Pan Bóg. Robić w naszym życiu różne rzeczy tak, jak zrobiłby to
Pan Bóg albo jakby chciał, żebyśmy my zrobili, bo On ma do nas zaufanie. I ta zmiana myślenia to jest właśnie nawrócenie. Wiesz, ojcu, ale to jest nic nowego. Ja to przecież wiem. No ja wiem. Oczywiście zaraz mi powiesz, że Bóg jest miłością, jest właśnie. Ojcem, no jest. Że On nas kocha no i właśnie. Że Ty jesteś wyjątkowa. No tak. Ale wiesz... Ja to wszystko wiem. Ale Maniu, ale chodzi o to, żeby nie tylko wiedzieć, ale jeszcze? Żeby zacząć tym żyć. Żeby, wiesz, żeby to nie było tylko myślą w głowie, ale nagle ta myśl powoduje, że mi się chce. Że ja mówię tak, jeszcze się nie pomodliłam. No to teraz dam trochę czasu Panu Bogu i muszę z Nim załatwić wszystkie ważne sprawy. Albo zobaczyłaś, że Twoja przyjaciółka płacze. Mhm. Normalnie to byś sobie pomyślała tak, ciekawe czemu płacze, co mnie to obchodzi, nie? A mówisz, płacze, to ja do niej podejdę i powiem jej, no widzę, że płaczesz, pewnie jest Ci ciężko. Mhm. Nie? I ona wtedy powie, no tak, płaczę, bo coś się stało w moim życiu. I zaczniesz z nią rozmawiać, wysłuchasz ją, a normalnie to byś poszła sobie tak obojętnie. I to jest nawrócenie, a nie tylko myślenie o nawróceniu. Czyli żeby nie tylko myśleć o tym, co jest dobre, tylko żeby robić dobro. Mhm. Tak właśnie działa nawrócenie. No ale nie wolno zapominać o tej Ewangelii, no bo Ewangelia to naprawdę jest taka pamięć o tym, że jesteś kimś, kogo kocha Pan Bóg, kogo zna po imieniu, do kogo się uśmiecha, do kogo wyciąga swoje ręce i każdego dnia błogosławi. Nawet wtedy, gdy masz największego doła, to On mówi, jestem z Tobą. I Wielki Post jest po to, żeby sobie to przypomnieć, żeby się w tym, no właśnie, wyćwiczyć. Aha. I chcesz powiedzieć, że ten post jest tak co roku znowu, bo my jesteśmy zapominalscy. No i tacy zagubialscy, że bardzo łatwo nam zgubić tę drogę do Pana Boga, a nawrócić się, to znaczy odnaleźć drogę do Pana Boga. Z drogi, która, wiesz, prowadzi mnie do leniuchowania, do nic nie robienia, do byle jakości, do różnych innych rzeczy, która mówi, nie mam czasu na modlitwę i dla Boga, ja wracam na drogę, na której wiem i na której żyję w taki sposób, że Pan Bóg mówi, ukochana córko, cieszę się, że razem ze mną próbujesz zbawiać świat. Zaczynam kapować. No. Wielki Post to jest droga powrotu do Boga. To tak jakbyśmy wracali do domu. Takie przypomnienie o nim. Ale poczekaj. Jeszcze jedno. Wiesz, co to jest asceza? Asceza? No. Nie? Asceza to jest trening. To jest ćwiczenie się w robieniu jakichś dobrych rzeczy. Nawet wtedy, gdy ci się nie chce. Albo nawet bardziej wtedy, gdy normalnie to nie masz na to ochoty, ale mówisz tak, obiecałam Panu Bogu, no to zrobię. Albo to jest dobre i dlatego to zrobię. No wyobraź sobie taką sytuację. Kinia jest chora, a ty masz smartfon w ręce i tam na tym smartfonie masz swoje ukochane gry, jest muzyka, masz dostęp do internetu i możesz spędzić całkiem miły wieczór ze swoim smartfonem i z internetem i masz do wyboru albo smartfon, no albo się ubierzesz, weźmiesz ciasteczko, zeszyty i pójdziesz do chorej Kini, żeby jej powiedzieć, co było w szkole i pomóc jej nadrobić te lekcje, na których nie była. Co wybierasz? No, wolałabym posiedzieć w domu i pograć w gry. Tak by było przyjemniej, no ale chyba bym jednak poszła do Kini. No i na tym polega asceza. Że ja wybieram to, co jest trudne. Że ja potrafię zrezygnować z tego, co byłoby dla mnie miłe i przyjemne, a robię coś, co byłoby trudne, bo to jest dobre.
bo to jest dla kogoś drugiego, a nie tylko dla mnie. Nie? I my tego potrzebujemy w Wielkim Poście, takiej ascezy, takiego wybierania i ćwiczenia się. Wiesz, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Wielki Post to mało kiedy się udaje, nie? Że zawsze mamy tyle tych postanowień, tyle tych obietnic. Takich, w zeszłym roku to była porażka. Gdyby nie Wielkanoc, no to sama nie wiem. No właśnie, nie? Ale słuchaj, właśnie to, że jest Wielkanoc i że ten Pan Jezus z martwych wstaje, to znaczy, że my wszyscy mamy sukces. I że te porażki nie są ważne, naprawdę? Bo On nas ciągnie do góry, no. Dobra, to podsumowując te myśli i postanowienia na Wielki Post. Życie jest jedno i jest dość kruche i dobrze jest je mądrze przeżyć, tak żeby zaprowadziło nas do domu, do nieba. I dobrze jest o niebie myśleć jako o domu, wiesz? Naprawdę. I w Wielkim Poście ważna jest zmiana w myśleniu, tak? Żeby myśleć bardziej jak Pan Jezus, a nie tylko jak ja sobie myślę. A ja bym jeszcze dodała, że trzeba tak się nawrócić w kochaniu, czyli mieć takie zdrowe serce dla Boga. I nie mówić tylko o robieniu, jak to jest dobrze, tylko robić dobrze po prostu. I żeby wybierać to, co jest lepsze, chociaż czasami jest trudne i się tak w tym ćwiczyć i powtarzać i robić poprawki. No ale z baranka to ja nie zrezygnuję. I słusznie, ja też bym nie zrezygnował z baranka, bo to jest znak Chrystusa zmartwychwstałego. A my jesteśmy po stronie zmartwychwstania. Alleluja! Nie. Alleluja to dopiero w Wielką Sobotę, na Wigilii Paschalnej. Na razie nie ma Alleluja. No dobra. No. I tego się trzymamy. Piąteczka. Dziękujemy Wam bardzo za wspólne spotkanie. Dziękujemy za to, że mogliśmy pobyć trochę w Waszych domach. Mam nadzieję, że te rozmowy, które prowadziliśmy dzisiaj, jak się okazuje, z bardzo mądrą panną Manią, że te rozmowy pomogą nam przeżyć ten Wielki Post, nie bojąc się tego, że będziemy mieć porażkę. Bo to nie chodzi o tego rodzaju zwycięstwo, chociaż warto mieć postanowienia, chociaż warto więcej się modlić, warto podejmować taki trud zmiany myślenia, czyli nawrócenia, po to, żeby zobaczyć, że ten Bóg naprawdę nas kocha i wyciąga nas grzeszników za uszy, do nieba, do góry, do domu. I taką dobrą myślą Was żegnamy i do zobaczenia, do jutra. Pa, pa. Do jutra nie, za tydzień się widzimy. I dobranoc, do wszystkiego dobrego. Pa, pa. Pa, pa.